Generał Tadeusz Kościuszko komponował muzykę? Taka wiadomość dotarła do nas kilka lat temu. Zdobyliśmy więc nuty i poprosiliśmy znakomitą klawesynistę sydneyską Monikę Cornell o nagranie dwóch polonezów i walca Kościuszki. Następnie wydaliśmy płytę CD nakładem magazynu internetowego Polonii Australijskiej Puls Polonii. W czasie świątecznego, bożonarodzeniowego party spotkałam profesora Grahama Wooda z Macquarie University. Pasją Grahama jest muzyka. Gra on jako klarnecista w amatorskim zespole The Sydney Windjammers. Po trzecim kieliszku wina zdobyłam się na odwagę i zapytałam, a może wzięlibyście muzykę Kościuszki do swojego repertuaru? Na co Graham, uśmiechając się ponad kieliszkiem, powiedział: oh yes, zagramy muzykę Kościuszki na górze Kościuszki przed kamerami telewizyjnymi. No i tak zaczęła się nasza przygoda. Po miesiącach przygotowań udało się doprowadzić dzieło do końca. Australijska premiera muzyki Kościuszki odbyła się na szczycie najwyższej góry w Australii, Mount Kosciuszko, rankiem 17 lutego 2007 roku. Powtórka koncertu, nazwanego Concert for Freedom, odbyła się nazajutrz, 18 lutego, u podnóża góry i z widokiem na jej szczyt w Charlotte Pass. Planując te koncerty, chcieliśmy im nadać akcent dynamizmu i nutkę polskości i dlatego zaprosiliśmy do udziału sydneyjski zespół folklorystyczny Laikonik, który w tej niezwykłej scenerii wykonał zamaszyste polskie tańce góralskie. Do udziału w koncercie zaprosiliśmy też Johna Hospodaryka, piosenkarza, kompozytora, nauczyciela historii, którego żartobliwie nazywam śpiewającym profesorem, a singing professor. Oprócz country and blues songs ma on w dorobku ballady o Strzeleckim i jego ukochanej Adynie Turno. I have climbed to the highest point, the highest point of this forbidding continent above the old high plain. Made for heroes, Kosciuszko's monument, and it shall bear his name. We pushed across the snowy, exploring all that high country, seven in our company, we felt fatigue and pain in that hard and tough terrain. On this windswept high Australian range, I have picked you a flower so strange. In 8 months it will arrive with this letter to your hand, a paper daisy from a distant land. Na naszą prośbę John skomponował też balladę o Kościuszce, jak to w carskiej niewoli komponuje polonezy na klawikordzie. For this noble cause was prepared to die. Hard to believe that this man at the keys had sought to bring tyranny down to its knees with a saber and an army against injustice's faults is now written to Polonaise. Inną gwiazdą koncertu był jazzman z Jindabyne, Paul Dion, który podbił nasze serca improwizacją walca Kościuszki na saksofonie.
polski piosenkarz z Canberry, Sławek Kazan, wykonał piosenkę o Strzeleckim skomponowaną przez Bolesława Szulję z Warszawy. Dodajmy, że piosenka Nie zapominajmy o Strzeleckim to hymn gimnazjum imienia Strzeleckiego w Poznaniu. Nie zapominajmy o Strzeleckim, gdy przekroczyliśmy wiek XX. Geniusz Pawła Edmunda to do siebie ma. Przemijają lata, a on trwa. Przygotowania do koncertu wymagały wielkiego hartu ducha. Najtrudniejsze było bieganie za sponsorami, co pięknie i dowcipnie opisała w swoim wierszu Urszula Lang, dyrektor artystyczny Lajkonika. W sensie logistycznym najtrudniejszym momentem było wprowadzić nasz tłumek ze sprzętem i strojami na szczyt Góry Kościuszki. Teren Narodowego Parku Kościuszki jest bowiem pod ścisłą ochroną ekologiczną. Na szczęście udało nam się zyskać pomoc firmy, która nieopodal szczytu na Rosen's Gap buduje podziemne toalety dla turystów. Ta właśnie firma, Ferridge, łaskawie przewiozła sprzęt i tancerzy na górę. Z Rosen's Gap zostało już nam tylko niecałe 1,5 kilometra na szczyt. Ferridge pożyczyło nam taczkę, na którą załadowaliśmy ciężkie amplifajery i tak oto taczka z aparaturą nagłaśniającą, dzięki ojcom jezuitom i innym osiłkom, dotarła na szczyt. Pan ambasador Jerzy Więcław dotarł na szczyt góry jako jeden z pierwszych, ale lekko kontuzjowany. Prognoza pogody była daleka od idealnej. Musieliśmy więc zaufać nie telewizji, ale Panu Bogu, że nasza wyprawa na szczyt i koncert będą uwieńczone sukcesem. I nie do wiary. Pogoda była prześliczna. Słonko, niebieściutkie niebo i nawet wiatr nie śmiał dmuchnąć w mikrofony. Tuż po koncercie dyrektor Narodowego Parku Kościuszki Steve Redden powiedział: takiego koncertu w historii Góry Kościuszki jeszcze nie było. Moim zdaniem Australijczycy zasługują na to, aby o Kościuszce wiedzieć o wiele więcej. Ideały wolności, demokracji, równości, sprawiedliwości społecznej, niepodległości – to właśnie o nie Kościuszko walczył w Polsce i w Ameryce. Nie zapominajmy też, że był orędownikiem, ba wręcz prekursorem zniesienia niewolnictwa. Jak powiedział generał Lafayette, Kościuszko należy do elity ludzkości. Krótko po śmierci Kościuszki polski naród zbudował w Krakowie w hołdzie swemu bohaterowi symboliczny grób. Symbol wolności i równości. Kopiec Kościuszki. Pieczę nad którym sprawuje dr Mieczysław Rokosz. Kopiec Kościuszki i Góra Kościuszki. Co mają ze sobą wspólnego? To, że są do siebie podobne. I właśnie, żeby te podobieństwa fizyczne i kulturowe pokazać, postanowiliśmy w kwietniu 2007 roku zorganizować festiwal pod nazwą Mount and Mount Kosciuszko Festival w miasteczkach nieopodal góry, w Dżindabyne i w Kuma. Te podobieństwa staraliśmy się wykazać na zdjęciach, które weszły w skład wystawy fotograficznej zainicjowanej przez Puls Polonii, a sponsorowanej przez polonijnych naukowców i biznesmenów oraz konsulat RP w Sydney. W czasie kwietniowego festiwalu przedstawiliśmy 3 tańce Kościuszki w choreografii Urszuli Lang i Iwony Kower. O ile nam wiadomo, były to światowe prapremiery.
Oto taniec Polonez Kościuszki in C major w wykonaniu Laikonika. To jest walc Kościuszki in G major w wykonaniu Basi Gad i Roberta Mitasa z Laikonika. I drugi polonez Kościuszki in B flat major w wykonaniu zespołu Syrenka. Znakomity młody pianista Krzysztof Małek zagrał nie tylko muzykę Kościuszki, brawurowo odegrał też poloneza Asdur Chopina, którego publiczność w Kuma chyba nigdy w życiu nie słyszała w wykonaniu live. Bez wątpienia światową prapremierą było wykonanie piosenki o Strzeleckim i Kościuszce przez 13-letnią Oliwię Kierdal, która również tę piosenkę skomponowała. Znajdziesz w Australii i zdobędziesz górski szczyt. No pamiętaj, że znalazłeś krakowskiego kopca mit. To Strzelecki z Polski rodem, ma Kościuszko nazwał go i zostawi pokoleniom na pamiątkę nazwę tą. Strzelecki, Strzelecki, the man we will never forget. He gave us so much history for the generations ahead. Strzelecki, Strzelecki, he was truly great. Because he discovered the mountain, today we celebrate. Strzelecki, Strzelecki, the man we will never forget. Gave us so much history for the generations ahead. Wolność i demokracja to uniwersalne wartości, o które walczył Kościuszko. Muzyka Kościuszki i tańce Kościuszki, historyczne wykonania, przepiękne koncerty. Nic dziwnego, że zarówno władze Dżindabajn i Kumy wołają bis. Pragną, aby Mountain Mount Kosciuszko Festival stał się imprezą doroczną. Więc znów musimy wyruszyć w drogę w kwietniu 2008 roku z nadzieją na nowych sponsorów, również z nadzieją na coraz większą widownię australijską. W przyszłym roku mamy nadzieję zaprosić ambasadę amerykańską, aby wspólnie świętować osiągnięcia Kościuszki.